Siemanko i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion Shivering Isles. W poprzednim odcinku udało nam się zniszczyć kryjówkę rycerzy ładu. No i musimy teraz pogadać z Szeogarotem. News of your success in the fringe precedes you. To further cement the victory, I have an important task. You will seek the assistance of Relmina Verenum in Zalselm. To rebuild the gatekeeper. You remember? The creature you killed to get in here. With the gatekeeper restored and Zedillion in operation, we won't have to worry about anything getting in. Things already here are another matter. You'll need to speak with Relmina Verenum. She'll help you with your task. With that done, the fringe should be secure. For now. I can feel things start to get a little hairy. Okej, czyli od razu przyszedłeś do konkretów, bardzo mi to cieszy. Dobra, wychodzimy stąd. Ruszymy najpierw do tej kobiety, a dopiero później ruszymy do sklepu, dlatego że chciałbym nabyć troszkę młotków oraz oczywiście młotków partnerskich oraz chciałbym nabyć jakąś buławę jednoręczną. Dobra, najpierw udamy się do tej kobity. Czekajcie, gdzie ona jest? Jezus, taki kawał drogi. Aha, ona jest w Xassel. My tutaj byliśmy, pamiętacie? To była pierwsza ruina, którą przeszukaliśmy właśnie w tej lokacji. No i tam nie mieliśmy klucza dalej. Także... Wiecie co zrobimy? Udamy się najpierw do sklepu. Tak, to będzie najlepsze rozwiązanie. Najpierw udamy się do sklepu, a dopiero później ruszymy do Xassel. Boże, jeszcze nie do Tygiel miałem iść, ja pierdzielę. Będziemy mieli dalej tylko. I te długie wczytywanie, no proszę, nie róbcie mi tego! Błogość. Dobra, to już wolę się tepnąć. I poczekać troszkę, niż iść z buta na koniec miasta. Okidoki. No dobra, chyba... Co ja? Ej, mnie tutaj nie było! Tej nie ma bata, mnie tutaj na pewno nie było! Co to jest, jakaś dalsza część miasta? Ej, ja to muszę sprawdzić. Ludziska, nie ma bata. Pospolite skarby, czekajcie, co to jest za sklep? Ej, no kurde, że ja o tym nie wiedziałem. Co ty masz, koleżanko? Srebrny krótki miecz, co? Ale chyba nic poza tym. O, motki partnerskie. Czemu nie? Dziękuję. I mamy dla ciebie jeszcze Claymore. Tylko się oczywiście potargujemy, nie ma co. 61%. Okej. Aha, czemu oferta odrzucona? Co ty robisz? Kobito, opanuj się. To powiedzmy, że tak. Ok. Kostur sobie zostawimy, on jest naprawdę potężny. Czekajcie, tu niczego nie sprzedamy, chociaż jakieś tutaj pierdołki możemy sprzedać jej. Czemu nie? To nie. Oddychanie pod wodą to się... Dobra, te pierścionki się przydadzą, więc tego nie sprzedamy. Dobra, ruszamy do dalszego handlarza. Miejmy nadzieję, że jakiegoś na przykład kowala tutaj spotkamy, który mnie bardziej interesuje. Co to jest? Wybredny żebrak. Ja pierdzielę. Fajna nazwa na gospodę. Trzeba przyznać. Zagubiony. Księga Błogości. Dom. Bla, bla, bla. Księga Błogości. Teren pałacu. Dobra, wydaje mi się, że w tym kierunku prędzej dotrzemy do jakiegoś sklepu. Zobaczymy. Dom miłego. Coś tam, coś tam. Jest! Mamy kowala jakiegoś. Jestem w raju. Chyba. Aha, dobra. To wiem, o co chodzi. To jest handlarz, który może nam wykuć zbroję z bursztynu. Tylko, że ta zbroja jest chyba lekka. Chyba. Czekajcie. Wykuj mi pancerz. Buty, kirys. Wiecie co? Nieważne, zrobimy sobie i zobaczymy, jaki to jest pancerz. Czy to jest lekki, czy to jest ciężki, ale to jest chyba lekki, Kirys.
Znaczy, pancerz ogólnie. Zaraz się o tym przekonamy. Tak, jest to lekki pancerz, jak widzicie. Wygląda naprawdę ładnie. Tylko on mnie tak naprawdę nie interesuje. Po prostu wczytamy grę. Wykuj broń. Co ty tutaj masz? Miecze, magiczny miecz? Buława. To może być młot bojowy. Ja pierniczę, stary, ty czytasz w moich myślach. Ale czy ten miecz jest lepszy? Znaczy młot? Ja pierdyle, weź nie mów. Kurna, normalnie. Petarda, że tak powiem. Ale kupimy sobie oczywiście też jednoręczną broń. Czemu nie? Buława. Okej, Aha, on też może magiczne przedmioty. Dobra, wiem, gdzie się znajdują bursztyny, więc o tym nie musisz mi mówić. Co ty masz, przyjacielu, w ekwipunku? Co ty masz, powiedz mi? Szczerze powiedziawszy, nic ciekawego. Tych motyków już nie bierzemy od niego, dlatego że kończy mi się w miejsce w ekwipunku. Po prostu sprzedamy mu te itemy, które mamy, które nie są nam potrzebne. Czyli powiedzmy stalowy młot bojowy, to mi się już kompletnie nie przyda. I to wszystko, dobra. Damy sobie nasze bronie na pasek skrótów, abyśmy mieli szybszy dostęp właśnie do nich. I burszt nowy. Aha, jestem przeciążony, po prostu pięknie. Coś to muszę jeszcze wydupić. No tak, ponieważ mamy już pół... Jezus Maria, jaki ten mod jest, kurde, ciężki. Spójrzcie na to, 62. Uhuhu. Dobra, w sumie nie dziwię się, że jestem przeciążony. Ale spoko. Co by ci tu sprzedać? Kurde, nie mam zielonego pojęcia, ludziska. Młoty płatnerskie. Dobra, sprzedamy mu na razie tak z 10. Wiem, że tego pożałuję, ale naprawdę walić to. Dobra, trochę miejsca mam, więc ruszamy wypełnić naszą misję, czyli ruszamy do Ksesalm. Pyk, pyk, pyk. Pyk. I Ksesalm. Tam były te drzwi, jak pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, bo to było w pierwszym odcinku albo w drugim, jak odkąd weszliśmy do drżących wysp. Co to jest? A, to jest... Atronach ciała, okej. Trzeba przyznać, że skubaniec jest mocny. Dobra, bierzemy. Jak pamiętacie, byliśmy właśnie w tym Ksesalm już, ale tam była zamknięta... znaczy, na końcu były zamknięte drzwi. I potrzebny był nam klucz, a tego klucza nie dostaliśmy. To jest właśnie najlepsze. Czy ta lokacja będzie odkryta przez nas? Tak, jest odkryta, jak widać. To jest znak, że tutaj naprawdę byliśmy. Dobra, to pójdziemy na drugi koniec tej lokacji. No jak widać, mam piękny dostęp właśnie do tych broni naszych. Trzeba przyznać, że ten bursztynowy całkiem ładnie wygląda. Na 3 strzały padł od tego młota. No ale, to nie ma się czemu dziwić, to są po prostu zwykłe szkielety. Te pułapki kojarzę, tu będzie kolejny szkielet od razu. Albo nawet dwa szkielety, bo pamiętam, że tutaj mieliśmy mało życia i chciałem sobie odpocząć, to nie mogłem, bo co chwilę ktoś tutaj nam przeszkadzał. Pieprzone pułapki. Dobra, chowamy młotek. Oj. Tego chyba nie widziałem, jak byłem przedtem. No pewnie, że nie. No kurde, pieprzone otwieranie zamków. Nienawidzę tego właśnie w Oblivionie. Okej, pochodnia. Wiecie co? Odpalę dla was tą pochodnię. Abyście lepiej widzieli. Chodź tu do wujka. Jops! Od razu się rozpadł. Nie, nawet mu blok nie pomógł. To jest po prostu piękność broni dwuręcznych i obuchowych.
W większości RPG-ów było tak, że szkielety były właśnie podatne na broń obuchową. Chyba w Oblivionie też tak jest. Jezus, ogarze, ty jesteś już troszkę mocny. O Jezus Maria, się przestraszyłem. Oż ty kurde gnoju. Ale to jest mocne kurestwo, czekajcie, lepiej zapiszę tą grę, bo różnie bywa, że tak powiem. No, jest cholernie mocny ten szkielet i to wyjątkowo mocny. Wyjdź, zostaw mnie. Ale jeżeli chodzi o jego ataki, to powiem wam szczerze, kiepsko. Dobra, bo mnie zabije jeszcze i... Dobra. Co ty miałeś? Srebrna buława. Mączka kostna. Dobra, przeczekamy sobie godzinkę. Pek, 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 pek. Powiem wam szczerze, że w ten sposób możemy sobie naprawdę wbijać poziomy, niszcząc właśnie ekwipunek i go naprawiać. Przynajmniej szybko leci doświadczenie. O, jak miałem buławę jednoręczną, to nie byłeś taki mocny. Znaczy, to byłeś taki cwany, co? Jezus, kolejny strażnik. Jest, twoje ciało pokryte jest siniakami i guzami od długich godzin ćwiczenia z przeróżnymi toporami i buławami. Z toporami w ogóle nie ćwiczyłem. Osiągasz stopień czeladnika w walce obuchami. Masz szansę rozbrojenia wroga przy ataku z unikiem, aby go wykonać... Aha, to już wiemy. Ponieważ zdobyliśmy już doświadczenie w czeladnika w walce z ostrzami. Nienawidzę ciebie z całego serca. Przeklęte szkielety, kurwa, jeszcze się broni. Pedał. Krowy, doić mi tutaj, a nie. Won. No przy... O, wbiliśmy kolejny poziom, kochani. Bardzo się z tego cieszę. Czyli który to już chyba ósmy, co? Dziewiąty? Nie, ósmy. Ósmy albo dziewiąty. W sumie już nawet nie wiem. Ale coś w ten deseń. No chodź tu, brzydalu. O, mocny jesteś. Coś się w głowę chyba stało. Okej, co my tutaj mamy? Pieprzona pułapka. Nienawidzę jej. Tylko cóż my musimy tutaj zrobić teraz? Tutaj mam jakieś przejście dalej. Czy ja tutaj przeszukiwałem to? Tak. Dobra, wychodzi na to, że tamte drzwi... Okej, tu chyba... Ktoś do nas idzie. O, siema. Dobra, na szczęście nie ma tego gnoja z tarczą, który mnie najbardziej irytuje. Czekajcie, poprawię sobie słuchaweczki. No i teraz te drzwi są już otwarte. Wcześniej właśnie były zamknięte. Ciekawe. Dobra, ludzka, na chwilkę musiałem się wyciszyć. Co to? Aha, to jest ten ogar bez skóry, co? I... kurde, jak na ogara jest strasznie wytrzymały. Gin, frajerze, mi tu nie denerwuj. Nienawidzę walczyć z psami w Oblivionie. Czekajcie, coś tu jeszcze mamy. No tak, nie lubię walczyć z psami, ponieważ prawie kompletnie nie mamy z nimi do czynienia. Chyba w podstawce w ogóle nie ma psów. Ale to chyba. Ofiara eksperymentu? LOL. Jakie tutaj eksperymenty były, się pytam. Kleopsydra, tu nic nie ma. Tu weźmiemy. Dobra, odpalimy pochodnie, bo naprawdę gówno widać w tej lokacji. Musimy jakoś dostać się tam na górę. Oj, kolejny ogar.
Nie no, ludziska, chyba jednak zostaniemy przy sobie przy broni dwuręcznej. Spójrzcie, jakie te obrażenia są fajne. Już się do nich przyzwyczaiłem. Wiem, że część z was chciałabym grał bronią jednoręczną, no ale chyba sobie jednak nie mogę pozwolić na to. Ale jeszcze zobaczymy, czekajcie. Czekajcie, naprawię moją broń. Ogólnie wszystko naprawię. No i sobie jeszcze tutaj pykniemy buławę. No ogólnie jest szybsza, to prawda, no ale obrażenia są... O Jezus Maria, tylko nie wy. Też są całkiem fajne obrażenia tą buławą, trzeba przyznać. Dobra, trochę sobie powalczymy nam, żeby nie było, że tylko przy broni dwuręcznej pozostaje. Bierzemy oczywiście, tu bierzemy. Ruszamy dalej. Ale czekajcie, wiecie co, zamiast tarczy, gdzie to jest, weźmiemy sobie pochodnie i będzie ogólnie lepiej. Kości mnie nie interesują. To jest właśnie fajne, jak się gra bronią jednoręczną. Mamy drugą wolną łapę, tak? I możemy sobie wziąć albo tarczę, albo pochodnie. Tu nic. Okej, ruszamy dalej. Wiecie co, jakoś znajomo mi się wydaje, znajoma ta lokacja. O, pewnie, że znajoma, ponieważ tutaj byliśmy już. Cholerka jasna. To jednak gdzieś tutaj była zamknięte, gdzieś były zamknięte drzwi. Już sobie przypominam. No pewnie, że sobie przypominam. Kojarzę tą lokację. Dobra, do widzenia. Nawet nie musimy tego przeszukiwać już, ponieważ tutaj wszędzie byliśmy. Ta buława naprawdę nie jest taka zła. Czekajcie, tutaj były zamknięte drzwi. Tak, tutaj były na pewno zamknięte drzwi. I tutaj nas na 100% już nie było. Ale mi wydygał z buta. O ty chamie. Gin, gnoju. Esencja pustki, bierzemy. Musimy iść w tamtym kierunku, czekajcie, zanim to zrobię. O, krasnoludzkie rękawice. Proszę, proszę. Co my tutaj mamy? Krasnoludzkie rękawice w tym miejscu. Wow. Dobra, wyrzucimy powiedzmy... No musimy troszkę porządku zrobić na to. Wyrzucimy sobie powiedzmy... To. To mi się kompletnie nie przyda. No i wywalimy. Co by tu wywalić? Wywalimy. Ruda obłędu mi się przyda, chyba. Albo wywalimy jedną. Czemu nie? Dobra. Musimy wywalić jeszcze jedną, dwie rzeczy. To wywalimy, powiedzmy. Sałatkę. Wypierniczaj mi z tym. I wywalimy jeszcze. Top wywalimy. Dobra, teraz mamy miejsce. Poproszę krasnoludzkie rękawice. Które naprawdę fajnie wyglądają. Ogólnie krasnoludzki pancerz pięknie wygląda w tej grze. Niestety mamy tylko rękawice, jak widać ładnie wyglądają. Nawet z perspektywy pierwszej osoby. Znaczy, kurde, powinien powiedzieć raczej z perspektywy trzeciej osoby. Bo w pierwszej osobie oczywiście, że ładnie wyglądają, bo mamy na nie bezpośredni widok. Czeluść zwłok, dobra, później sobie tam wejdziemy. Na razie zajmiemy się wątkiem głównym. Jak widać, płatność co chwilę nam wzrasta. To jest właśnie fajne. Okej, jesteśmy blisko już naszego celu. Co to za krzyki są? You! I remember you! You're the adventurer who slew my gatekeeper, are you not? Now you make excuses. Pathetic.
On what authority have you weaseled into my sanctum and disturbed my work, hmm? I see. Sheogorath is too important to come on his own account. He sends his mortal lackey. Well then, I trust my servants didn't give you too hard a time getting in here. What is it? Oh, does he now? Fine. If it be my lord's will, then it is also my own. But I'm too distraught over the death of my child to return to his womb. This you must do. Lol? Będziemy mogli przyzwać tego strażnika? To the gardens of flesh and bone. There you will gather mystical components needed for the ceremony. Go fetch me blood liqueur, osseous marrow, dermis membrane, and essence of breath. And take this key. It will allow you into the gardens and give you direct access to my sanctum. Okej, okay, także za chwilkę sobie to zrobimy, znaczy zrobimy to pewnie w kolejnym odcinku. Teraz się tym nie zajmiemy na pewno, nie? Wiecie co? Przeszukamy sobie jeszcze tą lokację do końca, zobaczymy cóż ona tutaj skrywała, albo skrywa. To lepiej brzmi. Aha, tutaj mamy wyjście, dobra. Także wyjdziemy z tej pieprzonej lokacji, co tu jeszcze mamy? Kurde, pełno drzwi. Bukiet kwiatów, to mnie nie interesuje. Sprawdzimy do kolejnych. Jest łóżeczko! Kurde, nie mogę. Ja pierdzielę, zapomniałem, że mamy kolejny poziom ludziska. Dobra, także troszkę się... pokradnie, tylko czekajcie, bo nie mam tyle miejsca chyba. Ja pierniczę, już mi się miejsce kończy w ekwipunku. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, na razie wyrzucimy ten bursztynowy... bursztynowe berło. Ponieważ naprawdę nie mam tyle miejsca w ekwipunku. Na razie się pobawimy bronią dwuręczną. Okej. Okay. Przynajmniej teraz mamy więcej miejsca. Tu nic. Dobra, ludziska, możemy wyjść z tej lokacji chyba. Ponieważ ta lokacja zaczyna mnie już naprawdę przerażać. O! Jeszcze tutaj metalowe drzwi. Które oczywiście do niczego nie prowadzą. Pełno trupów i to wszystko. No, elegancko, ludziska. Dobra, na tym zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W kolejnym odcinku zajmiemy się jeszcze wątkiem głównym. A co będziemy mieli za jakie będziemy mieli za zadanie? Oczywiście będziemy musieli znaleźć te składniki. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.